Zrobimy sobie teraz taki mały quiz, powiedzmy. Mamy tutaj kilka stwierdzeń i wspólnie zastanowimy się, czy są one prawdziwe, czy fałszywe. Pierwsze stwierdzenie mówi, że jeśli wypadkowa siła działająca na ciało wynosi 0, to prędkość tego ciała nie zmieni się. Że drugie stwierdzenie, niezrównoważona siła działająca na ciało będzie zawsze wpływać na jego szybkość. Trzecie mówi, w życiu codziennym obserwujemy, że ciała początkowo poruszające się dążą do zatrzymania. Dzieje się tak dlatego, że działa na nie niezrównoważona siła. I ostatnie, niezrównoważona siła działająca na ciało zawsze zmienia kierunek jego ruchu. Dobrze, czyli mamy to i teraz po kolei się zastanowimy nad każdym z tych stwierdzeń. Więc tak, jeśli wypadkowa siła działająca na ciało wynosi 0, to prędkość tego ciała nie zmieni się. To zdecydowanie jest prawda. Dlaczego? No zauważ, że jest to po prostu troszkę inaczej sformułowane. Pierwsze prawo dynamiki Newtona. Mówiliśmy, tutaj podjedźmy sobie trochę wyżej, ciała mają tendencję do pozostawania w ruchu ze stałą prędkością, o ile nie działa na nie niezrównoważona siła. Tak? Czyli jeśli nie działa niezrównoważona siła, czyli inaczej wypadkowa siła działająca na ciało wynosi 0, to prędkość ciała wtedy nie zmienia się. Wyobraźmy sobie, że gdzieś w pustej przestrzeni, jakimś pustym obszarze przestrzeni kosmicznej porusza się z prędkością V jakieś ciało. Gdzieś daleko, daleko znajdują się jakieś masywne obiekty, z którymi to ciało może oddziaływać grawitacyjnie, ale są to, jeśli sobie się umówimy, że te obiekty są bardzo daleko, to oddziaływanie grawitacyjne można zaniedbać. Tutaj jest pusta przestrzeń, nie ma żadnych cząsteczek ani jakichś ciał, z którymi można by się zderzyć, i żadna siła nie ma szansy zadziałać i takie ciało może się w ten sposób poruszać po linii prostej z tą stałą prędkością w zasadzie wiecznie. Przecież jest to oczywiście jakaś taka wyidealizowana sytuacja, że tutaj w ogóle nic, żadne zerowe siły na nie działają, ale w bardzo dobrym przybliżeniu tak jest. Dobrze, spójrzmy teraz na drugie stwierdzenie. Niezrównoważona siła działająca na ciało będzie zawsze wpływać na jego szybkość. Czy to jest prawda? No, zwróćmy uwagę na słowo szybkość. Na pewno gdybyśmy mieli tutaj prędkość, to by było wszystko dobrze. Natomiast mamy szybkość. Czy w przypadku szybkości to tak będzie rzeczywiście też? No i właśnie, gdyby tu była prędkość, to byłoby wszystko ok. To byśmy mieli jeszcze inaczej sformułowaną naszą, tę samą tutaj pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Natomiast w przypadku szybkości, no to niekoniecznie. Będziemy tutaj jeszcze bardziej w szczegółach mówić o sile dośrodkowej, o ruchu po okręgu, no tego typu sprawach, więc jeśli teraz tak w takim skrótowym ujęciu wydać się to coś tutaj niejasne, niezrozumiałe i nieintuicyjne, to nie martw się, bo będzie to jeszcze dużo dokładniej wyjaśniane. Natomiast wyobraź sobie dwie sytuacje. Pierwsza, niech to będzie lodowisko. Mamy na lodowisku, mamy łyżwiarza. Powiedzmy, że łyżwiarz to jest łyżwiarz widziany z góry, porusza się z jakąś tam prędkością V i powiedzmy, że na środku lodowiska jest zaczepiona lina. Łyżwiarz trzyma tę linę w taki sposób, że jest ona napięta. O, w taki sposób jest napięta lina. Łyżwiarz czuje dokładnie tutaj to napięcie tej liny. I co się dzieje? Łyżwiarz będzie jechał. Okazuje się, będzie jechał po okręgu, tak? Okrąg o promieniu równym długości tej liny. Jego prędkość będzie zmieniała kierunek, ale co do wartości pozostanie stała. I w momencie, kiedy łyżwiarz, o tutaj jadąc w taki sposób, trzymając się za linę, nagle tą linę puści, no to pojedzie wtedy prosto z prędkością o dokładnie tej samej wartości, którą miał tutaj. Tak? Ponieważ taka siła skierowana prostopadle do prędkości może zmienić jedynie kierunek prędkości, a nie jej wartość. Tak, czyli niezrównoważona siła działa na ciało, w tym wypadku na łyżwiarza, ale nie zmienia jego szybkości, czyli wartości prędkości. Prędkość zmienia, tak, zmienia jej kierunek, ale nie wartość, nie zmienia szybkości. Tak? Druga możliwość to jest, powiedzmy, mamy planetę, wielka planeta i jakiś jej księżyc. Tak? Księżyc znajduje się na orbicie planety, działa na niego skierowana tutaj siła grawitacyjna i ta siła działa w ten sposób, że jeśli powiedzmy tutaj księżyc się porusza z taką prędkością, to po chwili się troszeczkę przemieści, powiedzmy znajdzie się tutaj. No gdyby nie było planety, no to poruszałby się cały czas po linii prostej, tak? Zaniedbując wpływy innych planet, są zbyt daleko, żeby to grało jakąkolwiek rolę. Powiedzmy, gdyby nie było planety, to by się poruszał księżyc cały czas po linii prostej, natomiast ponieważ księżyc oddziałuje grawitacyjnie ze swoją planetą, to tutaj jak się trochę przemieści, no to prędkość jego będzie troszeczkę zmieniona co do kierunku, tak, to już będzie jakaś inna prędkość, bo tutaj kierunek się zmienił, natomiast będzie to tak również, że również w tym nowym położeniu siła przyciągania grawitacyjnego, podobnie jak tutaj
Tutaj była prostopadła do prędkości i tutaj również jest prostopadła do prędkości, ale szybkość, czyli wartość prędkości jest dokładnie taka sama jak była. Wobec tego to zdanie jest fałszywe. A gdyby była prędkość tutaj, to byłoby ok, ale nie ma, mamy szybkość, a wobec tego zdanie jest fałszywe. Właśnie ze względu na to słowo szybkość tutaj. Dobrze, zobaczmy następne. W życiu codziennym obserwujemy, że ciała początkowo poruszające się dążą do zatrzymania. Dzieje się tak dlatego, że działa na nie niezrównoważona siła. Tak jak sobie mówiliśmy już w poprzednim filmie, to dokładnie tak jest. Czyli powiedzmy, jeśli mamy jakąś książkę i chcemy ją pchnąć po stole, tak, jednym takim pchnięciem ręką nadaliśmy jej jakąś początkową prędkość, no to po chwili ta książka się zatrzyma, tak, pojedzie tam kilka centymetrów może, następnie się zatrzyma. Dlaczego się zatrzyma? Dlatego, że tutaj na powierzchni styku książki i stołu tutaj są oddziaływania, już dokładny charakter tych oddziaływań nie jest dla nas w tej chwili istotny, natomiast wiemy dobrze z doświadczenia, że tutaj będzie działać siła tarcia, która nam będzie temu ruchowi przeszkadzać. Jest to właśnie ta niezrównoważona siła. Gdybyśmy dalej pchali, byśmy mogli zrównoważyć tę siłę, mogłaby się nasza książka poruszać ze stałą prędkością jeszcze długo i długo. Natomiast jeśli po prostu ją pchniemy i pozostawimy samą sobie, to ta niezrównoważona siła tarcia spowoduje, że po chwili książka się zatrzyma. A wobec tego tutaj to zdanie jest jak najbardziej prawdziwe. I zdanie ostatnie. Stwierdzenie ostatnie, niezrównoważona siła działająca na ciało zawsze zmienia kierunek jego ruchu. No, bardzo łatwo wpaść na kontrprzykład, dlaczego no nie musi tak być. Powiedzmy, nawet ten przykład, który mieliśmy tutaj. Nie potrzebujemy nawet nowego rysunku robić. Widzimy, że tutaj ta siła tarcia przeciwdziałająca ruchowi jest dokładnie wzdłuż tej samej prostej, co nasza prędkość, a wobec tego, kiedy ta siła działa, to z czasem prędkość cały czas tak samo skierowana staje się coraz mniejsza i mniejsza, aż w końcu ciało się zatrzymuje. Natomiast te prędkości niezerowe, dopóki jeszcze są niezerowe, są cały czas tak samo skierowane. Także w sytuacji, kiedy ta niezrównoważona siła jest zgodna z kierunkiem ruchu po prostu, to no nie ma możliwości po prostu zmienić kierunku tego ruchu. Więc tutaj ze względu na to, że mamy powiedziane zawsze, no to czasami może zmieniać kierunek ruchu, a czasami nie zmienia. To wszystko zależy od sytuacji. Wobec tego, że mamy powiedziane tutaj zawsze, to bo bardzo łatwo podać sytuację, kiedy tak nie jest, no to mamy, że to zdanie jest fałszywe. Zobaczmy sobie jeszcze raz wszystko razem. Nie da się wszystkiego razem, bo jest za duże, ale mam nadzieję, że ten krótki quiz jakości pozwolił uporządkować sobie w głowie i trochę lepiej zrozumieć pierwszą zasadę dynamiki Newtona i zachęcam Cię do oglądania dalej. Do usłyszenia.